Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię informację na dość ciekawy temat. Mianowicie przyjrzę się sprawie pustych przez nikogo niezamieszkałych miastach w Chinach. Lecz nie są to miasta stare, które z jakichś powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Miasta te często zostały zbudowane od podstaw, a prawie nikt w nich nie mieszka. Pytanie brzmi, dlaczego? Mam nadzieję, że wynagrodzicie ten film łapką w górę, co pomoże dotrzeć do szerszej liczby odbiorców. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie stylinteria.pl pod tytułem W Chinach powstają miasta widmo. Wyglądają jak z horroru. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na stronie businessinsider.com pod tytułem Upiorne zdjęcia ogromnych i kompletnie pustych chińskich miast. Autorstwa pani Sary Jakobsen. Jak donoszą media, od paru lat rząd chiński projektuje i buduje duże miasta, w których nikt nie mieszka. Miasta te potocznie noszą nazwę miast duchów. Tego typu projekty miast wydają się być mroczne i często wyglądają jak sceny z filmów postapokaliptycznych. Jak czytamy na portalu Styl Interia, jednym z najbardziej znanych przykładów chińskiego niezamieszkałego miasta widmo jest dystrykt Ordos Kanbashi. O jego budowie zdecydowano w 2004 roku po odkryciu w okolicy złoża węgla. Władze państwa środka postawiły na pustynnym obszarze Mongolii wewnętrznej prawdziwą metropolię. Zajmuje ona powierzchnię 355 km2 i została zaprojektowana na przyjęcie nawet 1,5 miliona mieszkańców. Jeśli chodzi o infrastrukturę miejską, jest ona w pełni kompletna. Zadbano o biurowce, osiedla mieszkaniowe, drogi, hotele, budynki administracyjne, boiska, a nawet muzea. Stanęło tam m.in. Muzeum Ordos, które zostało zaprojektowane przez architektów z firmy MAD, a także Muzeum Sztuki. Można się zastanowić, dlaczego takie miasta w ogóle powstały. To skutek decyzji chińskich władz, które postanowiły o przekształceniu rolniczego społeczeństwa w miejskie. Postanowiono wybudować metropolie gotowe do zamieszkania przez ludność wiejską. Plan realizuje się powoli. Choć już w 2011 roku osiągnięto cel, to wtedy oficjalnie ponad połowa mieszkańców Chin zaczęła mieszkać w miastach. Według danych z 2018 roku w dystrykcie Ordos Kanbashi mieszka już około 200 tysięcy ludzi. Mimo powolnego wzrostu liczby mieszkańców, nadal trudno mówić, że to miasto tętni życiem. Jak informuje Interia, nie tylko dystrykt Ordos Kanbashi oczekuje na zamieszkanie przez chińskich obywateli. Innym przykładem jest Zhengdong, nowa dzielnica prowincji Zhengzhou. To również jedno z największych chińskich miast duchów. Zajmuje aż 150 km2 i straszy pustymi drapaczami chmur. Według szacunków mogłoby tam osiedlić się nawet 2,5 miliona ludzi. W rzeczywistości mieszka tam jednak zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. Przykłady tego można zobaczyć rozsiane właściwie po całym kraju. Miastami, które przyciągały najwięcej uwagi mediów, były pastiszowe miasta europejskie, takie jak Tianduheng, chińska wersja Paryża, wraz z postawioną tam repliką wieży Eiffla. Miasto zostało zbudowane jako przedmieście stolicy prowincji Hangzhou. Wiele lat po ukończeniu Tianduheng podobno pozostaje w dużej mierze niezamieszkałe. Niezamieszkałe miasta w Chinach są bardzo ciekawym tematem. Mi uzmysławia to, jaką potęgą gospodarczą są w tym momencie Chiny. Stać je, by budować całe miasta niemalże od podstaw, z myślą o tym, by w przyszłości ludzie w nich zamieszkali. Sądzę, że żadnego innego kraju na świecie na to by nie było stać. A waszym zdaniem za budową tych miast kryje się jeszcze jakieś drugie dno? Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że musi stać za tym jeszcze jakiś inny cel. Możliwe, że w przyszłości dowiemy się jaki. A wy co o tym sądzicie?
proszę o napisanie opinii w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.